szczęka mi opadła. Świetnie sobie radzi dziewczyna. Błyski w oczach. Się obie wyprostowałyśmy. I ona mnie prześladuje. Wrzuciłaś dwie łyżeczki cukru do herbaty. Mówimy tu, tu, tu. Halo. Witam Was na moim kanale z Zanzibaru Urszula Dudziak. Słuchajcie, kochani, mam dzisiaj rewelacyjnego gościa. Po prostu szczęka mi opadła. Iwonkę Zasuwę znam z koncertów. Byłam na niejednym koncercie Kai i ona zawsze śpiewała. Była członkiem zespołu bardzo ważnym i tak sobie pomyślałam, no, świetnie sobie radzi dziewczyna, fantastycznie. I nagle spotkałam ją przedwczoraj, tutaj, na Zanzibarze. I spędziłyśmy razem kilka godzin. I po prostu mi szczęka opadła. Ta dziewczyna ma taką wiedzę. Jest wspaniałą pisarką. Napisała kilka książek. Słuchajcie, naprawdę coś niesamowitego. Smakoterapia. Smakoterapia, 3 książki, 4. jest w drodze. Naprawdę coś pięknego. Patrzcie, jak pięknie wydana. Przepisy, porady kulinarne. Naprawdę to jest po prostu coś niezwykłego. Jeszcze 3. książeczka. Proszę, proszę. Halo. Cudownie. Także za chwileczkę przyjdzie do nas Iwonka i ją pięknie przepytamy, a ma bardzo dużo do powiedzenia. Iwonko, muszę Ci powiedzieć coś, że przeżyłam szok, jak Ciebie poznałam, ponieważ od tej strony, którą będziemy dzisiaj zgłębiać, absolutnie Cię nie znałam. To znaczy wiedziałam, że piszesz książki, tam mi Basia też, moja menedżerka, opowiadała o Tobie, ale przybliżyłam się do Ciebie i do Twojej filozofii 2 dni temu z szokiem, że mnie tyle rzeczy ominęło, ale nadrabiam. I słuchaj, ja bym chciała, żebyś mówiła dzisiaj jak najwięcej o sobie, bo zauważyłam, że Ty mówisz o sobie dużo i to jest piękna Twoja zaleta, dlatego że masz co do powiedzenia. Są ludzie, którzy mówią o sobie, ale Ty jesteś tym fantastycznym wyjątkiem, że Ciebie się słucha z takim zachwytem i z taką ciekawością, że naprawdę, wiesz, muszę Ci powiedzieć, że chapeau bas. Może zacznijmy od tego, żebyś powiedziała troszeczkę o sobie. Tak, jak długo chcesz, jak chcesz, w jaki sposób jesteś po prostu tutaj, fruwasz, jak tylko masz ochotę. Cudownie. Bardzo dziękuję Ci, Uleńko, za to spotkanie. Niesamowite. I przede wszystkim to chciałam Ci powiedzieć, że to nie jest wszystko takie oczywiste, bo wiesz, artyści oraz osoby pretendujące do tej roli to nie do końca zachwycają się takimi innymi rodzajami działalności. Był taki moment, kiedy zaczęłam się interesować bardzo mocno odżywianiem dla zdrowia ze względu na zdrowie mojego syna, kiedy część świata artystycznego mówiło, że ja marnuję czas na mieszanie w garze kaszy jaglanych. Cóż za straszne malowanie talentu i w ogóle czasu, co za strata czasu. I ja wtedy poczułam sprzeciw, bo naprawdę poczułam, że my w każdej dziedzinie możemy być artystami i naprawdę możemy wyczarować w tylu dziedzinach cudowne rzeczy i że dla mnie dziś smakoterapia, która się wtedy urodziła i stała się moim tak naprawdę drugim życiem w życiu, którego kompletnie nie planowałam i nie zamierzałam nic takiego robić, nagle się okazało, że to ma bardzo dużo wspólnego z tym, z czym się zajmuję na co dzień. Bo artysta ciągle jest na egzaminie, ciągle nie może przestać próbować, ćwiczyć, no bo wiadomo, wypadnie z obiegu sprawy wokalista, to w ogóle praca z ciałem. No słuchaj, jak można śpiewać dobrze, jak się nie ma kontaktu z własnym ciałem? Jak on jest nieodżywione, samotne i opuszczone, jak gardło jest przytkane różnego rodzaju, już nie mówię o emocjach, ale nawet tym pożywieniem, któremu nie służy, jak ciało jest po prostu obciążone. Więc nagle się okazało, że mi się to wszystko zgadza, składa i już mi żadne komentarze nic nie robiły, wtedy wiedziałam, że to jest moja droga. Niesamowite, naprawdę to jest genialne, bo to jest, w ogóle ja muszę to zgłębić, bo ja prawdopodobnie robię parę rzeczy nie tak,
bo mam różne tam, wiesz, zahamowania i tam jakieś coś tam, ale ja muszę to zgłębić, ja muszę się tego pozbyć i prawdopodobnie w tych książkach jest odpowiedź na moje pytania. Bardzo możliwe. I lepiej później niż wcale. Powiem ci, że tak. To jest tak, że to się od kuchni zaczyna, a potem się otwierają różne wrota, tak, niesamowite, i tam się wydarzają niesamowite rzeczy, bo rzeczywiście do mnie przychodzą ludzie na warsztaty i oni myślą, że my będziemy o chlebie bezglutenowym, że my będziemy o kluseczkach dla dzieci smacznych, o jakiejś czekoladzie zdrowej, żeby tam też coś dzieciakom dawać fajnego, albo samemu też zjeść. A okazuje się, że my kończymy w zupełnie innym miejscu. W takim miejscu, gdzie się zastanawiamy, dlaczego ja nie jestem na tyle dla siebie ważna, że mi się nie chce dla siebie dobrze gotować. Dlaczego? To jest ważne. No właśnie, co takiego za tym stoi, że najpierw mąż, dobra, na przykład dzieci, mąż, praca, pies, kot, mysz w domu, a na końcu ja. Prawda? Że jak już wszyscy wyjdą, kobieta zostaje sama w domu, to pierwsze co robi, to myśli, odpocznę, a potem tak, myje naczynia, szuruje podłogę, nie zjadła, nic dla siebie nie zrobiła. Więc tak naprawdę smakoterapia jest dla mnie, jest drogą do mnie. Ja jestem egoistyczna, całą smakoterapię zbudowałam po to, żeby sobie pomóc. Czyli w sytuacji, która była dla mnie ogromnie trudna, kiedy się okazało, że moje dziecko ma różne trudności zdrowotne i że to, do czego jestem przyzwyczajona, nie działa. Że mnie się wydawało, że ja wszystko wiem o zdrowym odżywieniu. Bla, bla, bla. Oczywiście nic nie wiedziałam, bo się okazało, że są na świecie różne holistyczne systemy, które znacznie bardziej, jakby to powiedzieć, źródłowo, przyczynowo zgłębiają to, co nam się przydarza. I okazało się, że tak naprawdę, chociażby kulinarnie, ja muszę z domu wyrzucić 3/4 produktów. Przerażające było dla mnie, że teraz nagle życie straci smak. Dlatego smakoterapia, bo przecież ja nie chciałam rezygnować z przyjemności. No jak można nie jeść dla przyjemności, prawda? Ale jedzenie ma bardzo wiele znaczeń. Tak naprawdę jedzenie nas łączy z innymi ludźmi, daje nam dużo radości, przyjemności, ale też jedzenie nas przytula, jak jesteśmy smutni. I jak się zaczniemy za bardzo do tego jedzenia przytulać, to też się zaczynają problemy różnego rodzaju. Także ja uczę tak naprawdę na warsztatach, które prowadzę, bo w książkach jest mało teorii. Też chciałam, żeby te książki wyglądały tak, że się je otwiera. Jest prosta sprawa. Tak to wygląda, to jest zdjęcie, a tutaj pokrótce, skąd to się wzięło? Nie jakieś tam długie węże opisowe. Prosty sposób. Króciutko, składniki, wykonanie, do widzenia. Następny produkt. I kolory, pięknie to kolorowo, no, tak. To po prostu zaraz wzbudza apetyt. Naprawdę, kolory, wiesz, papuzie jest to takie jest... takie piękne powiedzenie, że obojętnie kto jest matką choroby, ojcem jest zawsze złe żywienie. Mm-hmm. Powiem ci, że nawet to było troszeczkę inaczej, ale jesteś na dobrym tropie. Niezależnie od tego, kto był ojcem choroby, matką była na pewno zła dieta. Bo wiesz, matka jest zawsze kluczowa. Matka. Więc tak naprawdę jest. Ale są takie proste rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy. I ja ci powiem, że w tej ostatniej mojej książce, gdzie już się odważyłam na trochę teorii, bo w międzyczasie zaczęłam się już zawodowo zajmować i dietetyką, medycyny chińskiej i różnymi innymi dziedzinami holistycznymi, to już tutaj się odważyłam troszeczkę teorii opowiedzieć. I jest na przykład coś, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, a to jest bardzo proste, że na przykład zimna woda nas wcale nie nawilża, że w medycynie chińskiej zimna woda jest przyczyną 100 chorób. No właśnie, prosta rzecz, ale spróbuj teraz zamówić w restauracji w Warszawie, poprosić o kubek wrzątku. Gwarantuję, że wszyscy patrzą dziwnie. I ten wrzątek, oczywiście wiadomo, on musi lekko stygnąć, ale to jest doświadczenie niebywałe. On po prostu, no wiadomo, dla naszego przyzwyczajonego do smaków, do aromatów, do niesamowitości podniebienia europejskiego, tak, taki wrzątek to jest coś strasznego. W smaku podobny zupełnie do niczego. Coś takiego, wiesz co? A powiedz mi, ta woda w pokojowej temperaturze na przykład. To jest okej, okay, ale tak naprawdę my musimy pić ciepłą wodę. Ciepłą, tak? Ciepłą wodę, ona się totalnie przyswaja i teraz wyobraź sobie, jest gorąco. Co my robimy? No oczywiście rzucamy się na wodę z lodem, tak, na soki. Nasz organizm przeżywa wielki szok, wbrew pozorom wcale się nie schładza.
tylko się podgrzewa jeszcze bardziej. Dlaczego beduini na pustyni piją tą herbatkę gorącą i jeszcze sobie dosładzają cukrem? Bo cukier nawilża bardzo silnie, czyli żeby się nie wysuszyli na proch, to się nawilżają, a gorąco sprawia też przyprawy, że my wyrzucamy gorąco na zewnątrz. Tak? Także to troszeczkę wszystko jest bardziej skomplikowane, ale ciepła woda, warto się do tego przyzwyczaić. Teraz zabrałam babeczki na detoks jakiś czas temu i tam do jedzenia było, uwaga, tylko congee, czyli rozgotowana breja ryżowa, również w smaku podobna, zupełnie do niczego, oraz gorąca woda. I naprawdę, no jak sobie wyobrazimy, że statystyczny obywatel na śniadanie zjada bułeczkę, dżemik, czekoladę, szyneczkę, kiełbaskę, nie wiem co tam jeszcze, jajeczko, serek, wyciska sobie sok pomarańczowy, myśląc, że to jest cudowna i bardzo zdrowa sprawa, a nie jest w naszym klimacie, to takie podniebienia mają bardzo ciężko. Bez kawki na śniadanie, tak? Oczywiście wiadomo, robimy to przez chwilę, żeby dać naszemu organizmowi odpocząć. Ale te kubki smakowe naprawdę szaleją. Ale powiem Ci, Ula, że kiedy zrobiłam po raz pierwszy taki detoks pod okiem mojej pani doktor, która zajmowała się medycyną chińską, to był to dla mnie wstrząs. Po prostu wstrząs. I smakowo było to dla mnie fatalne, nie do przegryzienia. Modliłam się, żeby już minął ten pierwszy dzień, potem drugi. Ale to, co się zmieniło na zawsze, to to, że ja z takiej kolorowej, szalonej, rzucającej się na wszystkie smaki osoby wstawałam rano, już bym zjadła pół świata, teraz wstaję rano i absolutnie nie mam ochoty na żadne bogate, pełne przypraw dania. Potrzebuję czegoś czystego i to zostało ze mną na zawsze. Czyli, że śniadanie jest czyste, żołądeczek dostaje coś łagodnego. Mi, bo to jest bardzo ciekawe. Na przykład właśnie to congee, ale z dodateczkami. Czyli mam ten ryżyk, ale mogę sobie do tego dodać prażonych jabłek z kurkumą na przykład. Jeżeli mam ochotę na słodkie, mogę zrobić tak samo, przygotować kaszę jaglaną. Coś takiego, żeby tam naprawdę było latem na przykład. Kasza jaglana na ciepło z pomidorkami, z bazylią, koniec. Odrobina soli, prawda? Że to są trzy składniki na krzyż, a nie to, co się kiedyś działo, prawda? A co z moim żołądkiem? Z obiadem, że jest najpierw zakąska, potem jest zupa, potem jest drugie danie, prawda? Z mięsem i jest z furą kartofli, potem jest deser, jeszcze no kawa, tak. Lody i tak dalej. Nigdy tego nie potrafiłam niestety zrozumieć, bo nie dawałam rady tego wszystkiego przyjąć na klatę. Czyli już po zupie czułam, że jak jeszcze mi ktoś da drugie danie, to nie dam rady. Więc na moich warsztatach często robię tak, że oddzielam pewne posiłki, że lepiej zjeść ten posiłek dwie godziny później, dodatkowy. Tak. A w ogóle słodycze i deser traktuję wyłącznie jako danie. Czyli nie może to być danie na daniu, nie budujemy piramidy, tylko na przykład jeśli ktoś ma ochotę koło 17, koło 16, 17 zjeść coś, to danie słodkie musi być odżywcze. I mam bardzo dużo takich bardzo fajnych patentów. Hitem była od wielu lat, i to głównie pośród rodzin z dzieciakami, jaglana czekolada, w której składzie była kasza jaglana, jakem królowa kaszy jaglanej, były daktyle jako słodycz i kakao albo karob dla dzieciaków, które są uczulone na kakao. I ten mus jest po prostu genialny w smaku, jest odżywczy, buduje ciało, bo o co w tym wszystkim chodzi? Tak naprawdę nie o to chodzi, żeby teraz przejść na dietę, to jest straszne słowo. Ono ma fatalne konotacje, myśli dieta, to od razu się źle czuje. Tak. Ja myślę o tym, że ja się chcę odżywić i to wszystko zmienia. Czasem mówię o tym, że czasem jem, bo jestem grzesznik. Więc jak mi kiedyś pani doktor powiedziała... Bardzo dobrze, że jesteś. Jak mi kiedyś, troszkę. Jak mi kiedyś pani doktor powiedziała, musisz kobieto, żeby cały twój organizm się odnowił i wyregulował, to pilnować tego, co jesz, przez około 7 lat. Wtedy Chińczycy uważają, że tyle się buduje, jakby odnawiają się wszystkie komórki. No więc ja zawsze się zastanawiam, od kiedy znowu muszę zacząć odliczać, bo znowu coś zeżarłam, co mi nie służy, znowu coś zjadłam, znowu pojechałam gdzieś, nie wiem, na koncerty, znowu coś jem, co wiadomo, bo nie było nic do wyboru, albo jem za późno w nocy, no bo się zmęczyłam, no bo nie było innego wyboru. No, życie życiem, prawda? Oczywiście. Więc nie chodzi o to, żeby się jakoś spinać. W ogóle najgorszą rzeczą na świecie, która notabene prowadzi do ortoreksji, jest to... A to jest ortoreksja? To jest taka nowa jednostka chorobowa. Ona wynika z nadmiernego skupienia na zdrowym odżywianiu. Czyli jak sobie wyobrażę, że zjem coś niezdrowego, to od razu robi mi się gorzej. Jest stres, jest napięcie. Dlatego ja zawsze namawiam,
zastanów się, co za tym stoi, że nie odżywiasz, że czujesz, że nie odżywiasz się dobrze, bo za tym nie stoi jedzenie, że się, wiadomo, moja mama na przykład mi zawsze mówiła, bo to jest na pewno bardzo drogie, co ty robisz, nie? Tak? Ja mam małą emeryturę, przestań, jak ją przekonałam, że tam są pieczone marchewki, które są tanie, buraki, które są tanie, swojskie kiszonki, które są dobre, tanie i można je sobie zrobić na cały rok. No to się przekonała, prawda? Że to nie jest coś jakiegoś skomplikowanego, jakieś produkty nie wiadomo skąd przywożone i tak dalej. Oczywiście można, prawda? Natomiast bazą jest jednak to menu lokalne, bardzo dobrej jakości i wolność. Żebyśmy siedząc nad tym własnym talerzem nie czuli, że my jesteśmy więźniami czegoś. To jest najgorsze, prawda? Więc do tego trzeba po prostu dojrzeć, chociaż niestety, większość osób, które do mnie trafiają, to nie trafiają dlatego, że one się zmobilizowały, że one dojrzały, tylko już zaczęło coś boleć. Aha. To niestety człowiek jest taką istotą, że jak za mało boli, to jeszcze pociągnijmy trochę bez zmian. Oczywiście śmieję się trochę, ale też dzisiaj są takie czasy, że mamy bardzo dużo dzieci z alergiami. Reagują nasze ciała bardzo mocno na to, co się dzieje ze środowiskiem. Więc ja zawsze na warsztatach mówię, nie zmienisz tego, jaka jest dzisiaj woda, nie zmienisz tego, jakie jest powietrze, nie zmienisz tego, że produkty w większości są złej jakości, po prostu, że jest bardzo dużo przetworzonych z masowej produkcji jakichś posiłków, które tak naprawdę w ogóle nie budują ciała, tylko obciążają bardzo mocno. Ale co możesz zmienić? Możesz dokonywać takich wyborów, że tą swoją wątrobę, która bardzo się musi starać detoksyfikować różnego rodzaju toksyny, że te swoje nerki wesprzesz po prostu. Będziesz dłużej mieć energię, chi w medycynie chińskiej, aha, żywotność. I po prostu będzie ci się chciało różnych rzeczy w życiu. To jest bardzo ważne. Bo jak nam się nie chce, no to trzeba się przyjrzeć wątrobie, pęcherzykowi żółciowemu, żołądkowi. Co tam się takiego dzieje? Pani doktor. Nie, ty jesteś, wiedzę, którą posiadasz, to jest po prostu bezcenna i niezwykła. Słuchaj, a co z tym jedzeniem takim, jak się mówi, 5 razy dziennie po mało jeść? Bo ja spotkałam na przykład ludzi, którzy jedzą tylko 2 razy dziennie. Mhm. Od 12 i o 6. I świetnie się czują, prawda? I świetnie się czują. Spotkałam też ludzi, którzy stosują taką dietę keto, czyli jedzą tylko mięso i tłuszcze, mhm, tłuszcze przede wszystkim. Mało węgli. No, nie sądzę, żeby okłamywał mnie facet, ale powiedział mi, że był bardzo chory 10 lat temu. Miał w ogóle tarczycę chorą w ogóle całej był utyty, fatalnie się czuł. Przeszedł na tą dietę. I po jakimś czasie, po roku, jego lekarka w ogóle nie mogła się nadziwić. Mówi, co się dzieje? Wyzdrowiał, wygląda fantastycznie, ma dużo energii i co ciekawe, prawie w ogóle nie ma uczucia głodu. Że nie ma tego, jest nasycony. Że wiesz, że jest uzależniony w jakimś sensie. Że on tak mniej więcej 12 godzina pierwsza je śniadanie, bo on też pomagał mi w kończeniu domu. I ja mówię do niego, Andrzej, chodź już na śniadanie. Chodź coś jedz. A on mówi, poczekaj, na razie jeszcze nie. I 2 razy dziennie. I rzeczywiście... No, i to działa. Fantastycznie, wiesz, naprawdę. Także on znalazł swoją drogę do tego, żeby być... I on ze smakiem jadł to, cokolwiek prosił mnie, żebym mu przygotowała. I jest zdrowy, wygląda świetnie i znalazł chyba odpowiedź na pytanie, w jaki sposób, co ja mam robić, żeby nie przeszkadzać mojemu organizmowi. Bo to chyba jest klucz. To jest piękna historia, nie? Ale powiem ci, Ula, że to wszystko, to jest błąd naszego zachodniego myślenia. My mamy tu na zachodzie poczucie, że my znajdziemy jakiegoś świętego grala. Tak. Znajdziemy sobie dietę keto, inni mówią, nie, tylko wegańska, inni mówią, no dobrze, możesz laktoowo-wegetariańską, a jeszcze inni mówią, tylko śródziemnomorska. W ogóle dieta śródziemnomorska wygrywa co roku w rankingach na najbardziej zdrowe diety. Tak? Ale jakbyś sobie wyobraziła, że ja mam przeszczepić tę dietę śródziemnomorską do Polski i jeść przez cały rok to, co jedzą nad Morzem Śródziemnym, gdzie w ogóle zima to są 2 stopnie, to jest naprawdę strasznie zimno. Przy 16 oni chodzą już w kurtkach i trzęsą. Przecież my to pomijamy, przecież my mieszkamy w konkretnym rejonie geograficznym. My mamy, uwaga, i to jest najważniejsze, my mamy konstytucję konkretną.
ty jesteś zupełnie inną konstrukcją niż ja. Masz inne potrzeby być może. Oczywiście my pewnie mamy dużo wspólnego, chociażby ze względu na zawód, na to szaleństwo, na stres, na napięcie psychiczne, no, różnimy się na przykład od osób, które pracują ciężko fizycznie. Oczywiście. My mamy innego rodzaju zmęczenie na przykład. Jak spojrzymy na 7-latka, nie można go dożywiać tak samo jak 70-latka. Mężczyznę, który siedzi cały dzień przed biurkiem, nie można odżywiać tak samo jak sportsmena. Absolutnie. I to w medycynie chińskiej i w ogóle w tych całościowych systemach jest podstawą. Bierzesz człowieka, nie myślisz, że jest jakiś święty graal, jakaś dieta, którą możesz po prostu przeszczepić na tego człowieka i to zadziała, tylko myślisz sobie diagnostyką różnicową. Patrzysz na jego jęzor, sprawdzasz mu puls, patrzysz w ogóle jak on, bo tak naprawdę qi oraz to jest coś takiego, co my nazywamy odpornością, to w medycynie chińskiej jest wei qi. To widać w oczach, błyski w oczach, żywotność. To jest zdrowy człowiek. To w jaki sposób się nosi, czy jest wyprostowany. Obie wyprostowałyśmy natychmiast, bo się trochę przygarbiłyśmy tutaj tą rozmową. To jest to. I tak naprawdę, jak się to wszystko sprawdzi, wyobraź sobie, że kiedyś, dawno, dawno temu, na Dalekim Wschodzie, żeby mieć posługę, mieć prawo do posługi na rzecz pacjentów, to kandydaci na lekarzy musieli postawić 80% prawidłowych diagnoz dotyczących przeszłych chorób wyłącznie z pulsu. Jak nie umiesz zobaczyć w ciele, co ono przeszło, tak, to niestety nie nadajesz się na lekarza. Czyli zupełnie inne podejście, zupełnie inne myślenie. I teraz rzeczywiście ja ci wierzę, że ten mężczyzna, który miał różnego rodzaju dolegliwości autoimmunologiczne, prawdopodobnie tak, też, te różne tarczyce i tak dalej, że dla niego ketodieta była dobrym momentem. Tylko teraz uwaga, bo jak on przegapi ten etap zdrowienia i na przykład za długo zacznie stosować pewne rzeczy, to też może mu to obciążyć nerki, mogą się tam wydarzyć różne rzeczy. Więc warto tak naprawdę być pod opieką jakiegoś takiego lekarza, który ma trochę szersze spojrzenie. Oczywiście też warto mieć diagnozy wszelkie, żeby wiedzieć, co tam się w ciele dzieje i dostosować to menu do tego, kim jestem, jaką mam historię zdrowia i choroby, jak pracuję, jaki mam wysiłek w życiu, gdzie mieszkam. Czy ideał lekarza, gdzie go znaleźć? Tak, są tacy. Są tacy. Mamy w Polsce przynajmniej 2 ośrodki, które kształcą terapeutów medycyny chińskiej. Też przyjeżdża do nas, ja jestem wielką fanką Claude'a Diolosy, który mieszka w tej chwili w Asyżu i też jest takim terapeutą, który wyszkolił sporo lekarzy w Polsce. Są takie postaci, są takie osoby. U nas jest tylko specjalizacja, najważniejsza specjalizacja. A jest na przykład doktor Romanowski, słynny doktor Romanowski, który jest chirurgiem. Więc ja na przykład jak mam takiego klienta, któremu coś grozi, coś ma wyciąć, to ja zawsze mówię koniecznie do doktora Romanowskiego, bo on jest chirurgiem, a poza tym jest terapeutą medycyny chińskiej, więc on będzie wiedział, czy ci to wyciąć, czy nie. Aha. I zazwyczaj doktor mówi, że ciąć, ale no zmienić coś, bo ciało nie jest głupie, przecież ono ma te objawy z tego powodu, oczywiście, że żyliśmy jak żyliśmy. Oczywiście, to jest tam nie ma błędów. Każda choroba to jest ostrzeżeniem organizmu. Tam nie ma żadnego. Tutaj coś robisz źle, nie? To jest dokładnie tak. Nawet ból głowy. Nawet ból głowy. To jest taka anegdota na faktach, że terapeuta mówi do swojego pacjenta, który ma migreny, ciężkie bóle głowy. Spokojnie możemy usunąć te bóle głowy odpowiednią dietą. A jak długo będzie to trwało, panie doktorze? Około 3 miesięcy. Także no, dla nas tutaj na zachodzie, ludzi, którzy potrzebują za pół godziny. Nie, proszę tabletkę, tak, proszę. Tak, proszę. Tak, a jest taki lekarz, mój znajomy, bardzo dobry. Jak ktoś przychodzi z jakimś problemem, to on się pyta pierwsza rzecz. Proszę pana, proszę mi powiedzieć, po co panu ta choroba? O. Ale to jest bardzo mądre. Po co panu, do czego panu ta choroba jest potrzebna? To jest coś, czego nam brakuje też w medycynie, że my dzisiaj, ja medycynę w ogóle bardzo szanuję i uważam, że jeśli chodzi o interwencyjny poziom medycyny, to naprawdę jesteśmy daleko. Można sobie przyszyć, rozciąć, zaszyć, wszczepić i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. Natomiast to, o czym my mówimy, to jest medycyna profilaktyczna i jej nie ma. Nie ma, bo już dzieci powinny, ja prowadzę, wyobraź sobie akademię dla dzieci, smakoterapii, to też widzę od maluchów, jak one nie mają zielonego pojęcia, jakie znaczenie ma jedzenie, ale też zabawne jest to, że dzieci są znacznie bardziej gotowe na zmiany niż dorośli, niż ich rodzice, którzy tam przyprowadzają do mnie, zostawiają za drzwiami.
Tak. A potem dzwonią, coś ty zrobiła mojej Marysi, ona mnie prześladuje. Wrzuciłaś dwie łyżeczki cukru do herbaty, nie słodzimy płynów. Więc tak, dzieciaki są rzeczywiście gotowe. Tylko to jest kwestia siania tego odpowiedniego ziarna. A to nie jest trudne, bo jeżeli w medycynie chińskiej mówimy, każdy produkt naturalny jest dobry, ale niekoniecznie dla ciebie i nie w każdej ilości. Czyli każdy produkt, nie możemy powiedzieć, że jakiś naturalny produkt jest w ogóle do bani, bo każdy ma znaczenie. To jest kwestia zindywidualizowania po prostu diety. My się tak zagapiłyśmy na siebie. Słuchaj, tutaj, nie, no, naprawdę, zapomniałyśmy o was. Bardzo przepraszamy. Bardzo przepraszamy, ale naprawdę my myślimy o was wszystkich, którzy nas teraz oglądacie i słuchacie, żebyście odpowiednie wnioski wysnuli z tego, co przede wszystkim Iwonka mówi. Ula, nie strasznie, bo uciekną wszyscy. Nie, nikt nie ucieknie, bo ty masz w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ważne rzeczy do przekazania i naprawdę cię za to podziwiam i zgłębię te twoje książki na pewno, bo to jest droga do tego, żeby być zdrowym i szczęśliwym, bo jak się nie jest zdrowym, to w ogóle o czym mowa. Także to jest, zdrowie jest najważniejsze. To prawda. Tak jest. To prawda. Iwonko, powiedz mi, gdzie można, na jakiej stronie, bo na pewno masz, gdzie można się dowiedzieć o tym, co zrobiłaś, co robisz, jakie masz plany i w ogóle, żeby przybliżyć ciebie tutaj tym osobom, które są bardzo ciekawe, żeby dobrze się odżywiać. No, co tu dużo ukrywać. Zapraszam ciebie, Uleńko, oczywiście i wszystkich na moją stronę, która nazywa się Smakoterapia. O. Smakoterapia.pl to jest, tam zamieszczam przepisy. Mamy też 4 książki, znaczy wy już też macie, nie tylko ja w swoim komputerze. Możecie z nich korzystać. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę, treści, praktykę, ja zawsze publikuję u siebie na stronie, co się dzieje. Czy możecie znaleźć na Facebooku też informacje, na Instagramie Smakoterapii, gdzie jestem w Polsce albo za granicą, jakiego rodzaju robię warsztaty na żywo, albo też jakiego rodzaju warsztaty robię online, bo był też w ubiegłym roku była seria warsztatów Żyj i jedz zdrowo, na których rozmawialiśmy o tym wszystkim i nie gotowaliśmy, bo nie dało się gotować przez internet, znaczy da się, ale pomyślałam sobie, że to jest dobry moment na takie doedukowanie się. Dzięki temu były u mnie dziewczyny ze Stanów, wstawały w środku nocy dzielnie, żeby posłuchać warsztatu, albo z Niemiec, z takich miejsc, do których by do mnie na pewno nie dotarły. Dlatego wpadajcie na smakoterapia.pl oraz na Facebooka i Instagram. Iwonko, ja tutaj chyba zrobiłam błąd na samym początku. Powiedziałam, że masz 3 książki, a 4 w drodze. Czy już wyszła ta 4 książka? To jest 4, Uleńko. A to jest 4. Natomiast ciągle jest tak, że ta pierwsza mi wychodzi najbardziej, bo pierwsza książka, którą wydałam, Smakoterapia bez numerka, która była największym bestsellerem z moich bestsellerów. Aha. Ona się ciągle wyprzedaje. Aha. I ciągle mi się też kończy w magazynie, więc ja jej nie wzięłam dzisiaj tutaj do ciebie ze sobą. Ona jest taką biblią i to jest pierwsza książka. Druga książka Smakoterapii jest więcej tam słodkości zdrowych. Aha. W trzeciej wędrujemy do spiżarni, kisimy, czyli zasilamy mikrobiotę i w ogóle też robimy pewne rzeczy na zapas, ponieważ jeśli nie zrobimy pewnych rzeczy na zapas, to będziemy musieli ciągle harować, w kuchni stać. Ja tego nie cierpię, przecież nie będę całe życie gotowała. Dlatego ja trochę postoję w kuchni, wekuję różne pyszności i potem tylko wchodzę, otwieram, odkręcam i cieszę się i delektuję. Zapraszam cię do mojej spiżarni. Wow. A tutaj ta książka, którą masz, to ta jest ze słodyczami. Częściowo słodycze, częściowo przekąski wytrawne. Nie, no nie byłabym sobą, wiesz, ja z wszystkich słodyczy na świecie najbardziej lubię kiszone ogórki, więc tutaj naprawdę zadedykowałam dzieciom i smakolubom, słodyczolubom tę pierwszą część, ale nie byłabym sobą, gdybym tam nie wrzuciła czegoś wytrawnego. Także zapraszam serdecznie. Zapraszam też. Naprawdę jestem przeszczęśliwa, że tutaj trafiłam na ten Zanzibar, bo spotykam naprawdę rewelacyjne osoby, tak niezwykłe. I muszę ci powiedzieć, że Iwonko, you are the number one. Naprawdę, fantastycznie. Tyle komplementów, kochana. Nie, no wiesz, bo zasługujesz sobie na o wiele więcej, naprawdę, bo ja po prostu nie byłam świadoma, że takie piękne rzeczy robisz i taką masz wiedzę, bo to jest najważniejsze, jest wiedza, wiedza, wiedza. Kochani, czytajcie, czytajcie, czytajcie. I tu jest zawarta wiedza, która wam naprawdę pomoże w życiu.
A na dole pod tym programem jest opis i tam wszystko znajdziecie. Linki, informacje, także zwróćcie na to uwagę, kochani. Wojtku na Zanzibarze, bardzo Ci dziękujemy za to, że miałyśmy możliwość się spotkać i ja marzę o tym, żebyśmy były w kontakcie już na zawsze. Cudownie. Ja też bardzo dziękuję, bo ja oczywiście wiem, że to jest raj, ale spotkać w raju bratnie dusze i z taką energią, bo myślę, że tutaj nie ma przypadkowych spotkań i przypadkowych ludzi. I dla mnie smakoterapia na Zanzibarze to jest przygoda, więc na pewno zabiorę coś ze sobą i przywiozę to oczywiście do Was. Wow, wspaniale. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie. No i oczywiście lajkujcie, tak, tak, koniecznie. A tam jest taki dzwoneczek, już wiecie, gdzie on jest, to trzeba nacisnąć. I przez naciśnięcie tego dzwoneczka będziecie wiedzieli wszystko, co się dzieje. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu. I Iwonki, i moje. Wszystkiego dobrego. Całujemy Was. Całujemy.